Witam Was serdecznie, Drzechu, w kolejnym odcinku GTA 5. Jestem Frankinem. I teraz tutaj mam komórkę, jakieś wiadomości. Muszę przeczytać, które nie czytałem dawno. Tony Makera, Lamala. Są jakieś maile. Ścigi morskie, to już wiem. Stolet bojowy. Wszystko akurat już mniej więcej wiem. Maile się powtarzają. A użyję znowuż taksówki. Jak na szybko się przenieść w kolejne miejsca. Hey, I need a cab. Not a problem. A driver's on the way. Cool. Z misji pobocznych trochę dzisiaj zrobię. Może się udam do Lestera jeszcze też. Większą robotę. Lester. Parking policyjny, Los Santos, Frizier, leżnia, nie, wyścig terenowy. Ammunition by się też przydało. Jedziemy do Ammunition, jak kupimy oczywiście bronię. No, $13 mi to kosztowało. Poprawiłem kondycję. Frankina. Co my mamy kupić? Naboje do pistoletu. Latarka, tłumik. Dobra. Dalej. Gaz zawiący. You look like a friend of mine I accidentally shot at a party. What are the odds, huh? Bomba przylepna. Karnister, dobra. Stolet bojowy. Wszystko polepszać. Paktowy. Pyska polepszać. Strzelba. I tłumik. Olbrzym. Okej. Karabin szturmowy. Wszystkim. Dużo broni. Snajperka, rabinek. Oh, nice gun that. Dobra, więcej kasy nie mam. A może jakaś kamizelka jest ewentualnie. A, jest to zmienianie. Dobra, powydawałem kupa kasy. Ale już się zaopatrzyłem tak dosyć duży arsenał broni. Więc to powinno mi wystarczyć na parę misji. No i dzwonimy sobie na taksówkę. You got any cabs available? No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Appreciate it. Okay.
auto. Ja jedziesz, opie. No i co robimy? Po co mi te wszystkie, te wypisujące misje główne? Tam mnie wyślają znajomi dziwacy. Beverly. Tak jest. West Vinewood. Chcę do Beverly'ego. Beverly, gdzieś ty jest, tutaj. Gaia! Motherfucker, would you stop doing this shit? Oh, it's you. Hey, how's it going, homie? Yeah, hey, you seem really incredible lately. Yeah, Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait, wasn't he in the men's room? Nah. Oh, shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Ah, crap, that hurt. Man, you're not gonna believe this. They want to do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big. I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Yeah, except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, just if you get a chance, right? I mean, there's no rush, okay? Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, well, whatever, man. All right. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. I'm good. Okay. Wow, everything's good. Wszystko gra. No i tyle. Taka sobie pogawędka. Gdzie może tak blisko jestem? Ja mam przecież daleko. Gdzie tu może być helikopter? Tego hangara nie znam. Nie mam pojęcia. Tu jeszcze tak daleko. To jest co misje. Wyścigów morskich też jest dużo, naprawdę. Dobra. W takim razie zwołuję znowu taksówkę. Can I get a cab right away? Of course. Driver should be with you soon. I'll be here. Ja tu będę coś więcej tego Beverly'ego. A siedzą tam jeszcze. O, ta szufka już jest. Ale gdzie jest? Tu stoi. Ach, mnie wkurzacie. Oto idziemy do tego Restera i koniec, gopka. Musimy się pieprzyć pobocznymi misjami. Co tam Rester ma do mnie? Muszę zarobić trochę kasy, którą wydałem. Famulniejszy. O, koło wesołego miasteczka. On gdzieś tu jest.
knajpie, tak? Siedzi. Albo na tej ławce będzie. Ja na tej ławce. So what's up, man? Sit down and face forward. Now I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Udaj się do hotelu. No to jakieś autko tam widzę. Jakaś laska. Gdzie z nią pogadać? Nie, zeszła. Obeszła bez słowa. Auto czarne mi się podoba. Ludzie. Man, I'm sorry, fool. Będę właśnie się o wszystkich przejechać. Akurat daleko nie ma do tego hotelu. Całe szczęście, myślałem, że do pół miasta przejeżdżał. Kurde, ale zajście się tutaj. Nie tak pojechałem. Aha, tu mam wjechać. Morduj cel. Trzeba wziąć snajperkę, tak? Który to jest mój cel? No.
muszę poczekać, aż ten Gostek wyjdzie do tego auta i co będzie i go załatwić. Jak się nie będę mylił, bo tak powinno być. O, tu też podjeżdża jakieś auto. Następne. Let's move it out, people! We need this area cleared! No. Teraz ochroniasz. O, bo to był on. Czekajcie, no. O, nie. To spieprzyłem. Jezu. A może się udać do góry lepiej, tak żeby mnie nikt nie widział. To będzie lepsze. Chyba to nie było jeszcze ten Gostek nawet. Da się na samą górę. Let's move it out, people! We need this area cleared! No. A, to jest tak. Okay. I on jest. Nie widzę go. Cholera jasna. Tu. Uff. Udało mi się go załatwić. Tak myślałem. Teraz kurde, jak to opuścić tę strefę? Tu mogą w każdej chwili przyjść. Skocznia jest. A ja się tu kurwa zabiję. Nie przyjdzie. Helikoptery latają, kurwa. Tak. Wejdź na pomyśl. Nie. Teraz wejdź na dół. Padli.
co niedobrze. Dawid Albatros musiał wszystko powtórzyć. Ja tu zostanę, bo muszę tu szybko wyjechać stąd autem. Był bardzo zły pomysł z tą spinaczką. No i prosta misja, kurde, muszę dwa razy robić, no. No, muszę poczekać, aż mi się to, kurde, wyzeruje i facet wyjdzie. I on będzie to do tego auta wsiadał. Tam, że tutaj się, o tak dalej mnie naceluje. Let's move it out, people! We need this area cleared! No, panowie, nie ochronicie tego magistra. Ja wam tu tutaj poprzeszkadzam. Gwiazdka i no. Więc nie będą tak niedługo ścigać. Muszę jakoś szybko uciec. Misja nie była trudna. Mówię, gdzieś tutaj się zakamuflować. No! Złoto! Złoto! 100%! Pierwszy raz! Warto było, opasało się powtarzać to misję dwa razy. Ile ster dzwoni? Hey, it's done. I know, good work. Alright, well shit, let me know about the next thing. Will do, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets and new property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there, you know, for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking, that probably isn't gonna happen. It's yours, enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. No, to mamy nowe mieszkanie, panie Franki. No. A i no załatwię. Dobrze. Spojrzymy na mapę. Rester blisko. Zabójstwo. Tutaj jest... ubrania blanko, ale... bary. Czyli będziemy mieli takie zlecenie od pana Restera na zabójstwa. W takim bądź razie. I bary. I jeszcze dziwni nieznajomi. Dobra. Ale to będę robił w następnym odcinku. Ten już czas się skończył, także na razie, cześć!